Cześć, z tej strony Artur i Kasia. Dzisiaj odpowiemy Ci na kilka pytań w związku z naszym nowym kursem, szkoleniem dotyczącym połogu u kobiet po porodzie. Trochę wejdę w buty dzisiaj Patryka, bo zazwyczaj to on w swoich materiałach jest tą osobą, która prowadzi rozmowę, dyktuje jej tempo. W związku z tym kursem rodzi się wiele pytań. Przede wszystkim, dlaczego zaczynamy od połogu, a na przykład nie od samego dna miednicy, toniczności, umiejętności napinania tych mięśni, albo na przykład momentu ciąży, a skupiamy się na tym, co się dzieje już po porodzie. Dlaczego od połogu? Bo jest po prostu najłatwiejszy. Jak masz kobietę w ciąży, to myślisz o tym, że masz na głowie dziecko, boisz się, że będzie przedwczesny poród, poronienie, nie daj Boże, że dojdzie do jakichś wad, bo na tą kobietę w ciąży wszyscy chuchają, dmuchają. Tak? Więc dużo łatwiej jest wejść w tematy uroginekologiczne, pracując z kobietą już po porodzie. Najczęściej zaczynamy od terapii blizn, od terapii mięśni prostych brzucha, bo to jest stosunkowo łatwy i bezpieczny temat. Poza tym połóg tak naprawdę daje nam ogromne możliwości, jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów, pacjentów. Bo do połogu trzeba się przygotować. To nie jest tak, że czekasz po prostu na tą pacjentkę, aż ona przyjdzie do Ciebie po tych 3 miesiącach, bo takie są realia. No byśmy chcieli, żeby one przechodziły po 2 tygodniach, po 6 tygodniach, ale to nie jest fizjologiczne, tak? Bo mózg tak działa kobiety, że ona przez 3 miesiące się zajmuje dzieckiem. Natomiast naszym zadaniem jako terapeutów jest przygotowanie tej mamy, żeby ona doskonale wiedziała, co ma ze sobą zrobić właśnie przez ten czas, przez te pierwsze 6 tygodni do 3 miesięcy, żeby wiedziała, jak ma oddychać, wstawać, jak sobie radzić czasami z emocjami, które się pojawią, jak zacząć ćwiczyć w czasie, zanim do nas przyjdzie już na konkretną terapię. Więc tak. Dlatego zaczynamy od połogu, bo to są bardzo fajne i marketingowo, żeby trafić do tych potencjalnych pacjentek, ale też naprawdę bardzo fajnie się pracuje już z kobietą w połogu. Okej, okay. Czyli tak naprawdę mimo, że my będziemy mówić o rzeczach, które dzieją się po urodzeniu dziecka, to nasz pacjent do naszego gabinetu trafia jeszcze w momencie, kiedy kobieta jest jeszcze w samej ciąży, tak? I my ją instruujemy, na co ma się przygotować, jak to będzie wyglądało, co, że tak powiem, może się wykrzaczyć. I z doświadczenia naszego jako specjaliści, przed czym się jakby zabezpieczyć, żeby nie narobić sobie więcej stresu, bo on już na wstępie będzie ogromny. Tak. Dokładnie tak. I tu też chodzi o to, że w połogu ważna jest regeneracja, tak? I na tej regeneracji my się powinniśmy nauczyć wcześniej. Jak już Ci się dziecko urodzi, no to sorry, to dziecko zajmuje Ci już tyle czasu, że nie masz czasu na wprowadzenie nowych nawyków i zmian. Nie masz czasu na edukację wtedy. To nie jest czas na to, żeby coś wprowadzać nowego, bo nowości jest mnóstwo. I my na przykład przygotowując zajęcia dla kobiet, ja tak bardzo długo prowadziłam zajęcia w szkole rodzenia, miałam temat przygotowanie do połogu. I tam uczyłam wstawania, siadania, jakie rzeczy mogą być takie po porodzie, które mogą się popsuć, tak? Czyli z jakimi dolegliwościami ona powinna do mnie trafić od razu, tak? Kiedy może sobie poczekać, tak? One już to wiedziały po prostu wcześniej. I to na przykład dla mnie było fajne, że do mnie te pacjentki przychodziły na przykład po pół roku, po roku, ale one wiedziały, że te zajęcia były. I ja też potrafiłam w czasie tych zajęć wyłapać, która kobieta może mieć już trudności w porodzie. Bo to widać w ciele, tak? Widać, jak mówisz o tych objawach, bo też mówimy o zaburzeniach na miednicy, które wcześniej są, widać to w ciele, którą mamę ty chciałabyś mieć, czy chciałbyś mieć w gabinecie wcześniej. No to takie jakby topowe gdzieś tam rzeczy, które widzisz pewnie nawet chodząc po ulicy i masz takie, wiesz, skrzywienie, że o, ta może mieć problem, gdy zajdzie w ciążę. To jakie takie top 3 rzeczy, które pierwsze przykuwają Twoją uwagę, gdy kobieta trafia właśnie jeszcze na etapie ciąży i chciałaby się z Tobą przygotowywać? Znaczy dobra, moim fetyszem są stopy, więc ja patrzę bardzo mocno na stopy, bo w stopach widać to napięcie tej taśmy głębokiej przedniej, która jest powiązana z dnem miednicy, więc jak Ty masz podkurczone palce, nawet możesz to sobie zrobić teraz, podkurczyć, to automatycznie podkurcza Ci się to dno miednicy, czyli podkurczone palce stóp, takie muteczkowate palce, stopa w przywiedzeniu. Mocno wydrążone. Tak. Kolejna rzecz, zaciśnięte zęby. Jak ona zgrzyta tymi zębami, albo w wywiadzie wychodzi mi, że był aparat na zębach, operacje rozszczepu podniebienia, korekta nosa, jakieś takie rzeczy, to wiem, że to też będzie się wiązało na przykład z nadmiernie napiętym dnem miednicy, bo bardzo często łączy się z wyhamowanym mięśniem prostym brzucha, więc one tam kompensują. To są takie sygnały. Tu zapadnięta klatka piersiowa, no i generalnie ustawienie całej klatki piersiowej i sylwetki, tak? I środek ciężkości, który coraz bardziej idzie do przodu wtedy, tak na palce chyba, tak. I to też buduje mocne napięcie, nie? Tak,
tylnej taśmy i pod tego tyłu. Więc to są takie informacje, które już w sylwetce widać, nawet jak prowadzisz treningi, to ty możesz to wyłapać, która mama czy kobieta może mieć problem właśnie z nadmiernie napiętym tym dnem. Okej. Okay. A kiedy mówiłaś na przykład o tej kwestii tego, że dzięki jakby prowadzeniu zajęć przygotowującym do połogu możemy stworzyć w swoim gabinecie zajęcia grupowe, czyli mimo, że większość z nas pracuje w gabinetach jeden na jeden, tu otwiera nam się pole do tego, żeby prowadzić grupy, tak? Tak. I to jest też fajne, bo ty często mówisz o tym, że już po urodzeniu tego dziecka być może jedyną godziną wolnego czasu to jest ta, którą ta kobieta spędza w twoim gabinecie, więc fajnie jakby spędzała ją przy okazji jeszcze z innymi kobietami, bo tworzy się jednak taka społeczność mam, które przechodzą przez to samo, mają te same być może problemy, podobne są na pewnym podobnym etapie życia dla siebie. Tak, i mogą sobie, tak, to jest bardzo fajny pomysł. Ja po porodzie nie tworzę tej grupy jeszcze, chociaż mam taki pomysł, natomiast przed porodem tak, ale bardzo często właśnie te relacje, które one nawiązują wcześniej, czy w szkołach rodzenia, czy na zajęciach, one kontynuują, bo łączy ich wspólne doświadczenie, tak? Okej, okay, czyli po prostu przygotowujecie się na etapie ciąży do tego, żeby później ten połóg, każda z nich osobno lepiej przechodziła. A czy zajęcia na przykład dotyczące przygotowania do połogu, a sama jakby szkoła rodzenia, to są jakieś inne rzeczy? Innych rzeczy się tam uczy, czy to się bardzo przenika? Wiesz co, ja te zajęcia prowadziłam w szkole rodzenia i one mogą uzupełniać temat szkoły rodzenia, ale możesz stworzyć swoje indywidualne zajęcia. Zobacz, że nikt nie przygotowuje kobiet do cięcia cesarskiego, a to jest połowa porodów, prawie 40% kończy się cięciem cesarskim. Część jest planowanych, część niekoniecznie. I przychodzi do ciebie mama 3 miesiące po porodzie, czy 6 tygodni z blizną po cięciu i ona się pyta, co ona ma zrobić, żeby nie było wzrostów. Mhm. A ty już wiesz, że pozamiatane. Tak. No to co ona mogła zrobić? Ona powinna była wiedzieć przed porodem, czyli oddech, nawodnienie, cała reszta, drenaż, żeby ta blizna, jak blizna, rana wtedy się jak najlepiej goiła, bo wzrosty się tworzą w pierwszych 7 dobach. Tak? Tak, jest jakby etap, gdzie jest pozamiatane, że tak powiem, to chyba pierwsze 2 tygodnie i tak naprawdę tak, później... Tak, jeśli chodzi o te głębokie wzrosty. A ona na ten swój realny taki stan zapalny, ona ma właśnie wpływ w czasie ciąży. Tak? No i ja oczywiście nie powiem tego kobiecie w ciąży, że to już jest późno, bo fajnie, że ona do mnie przyszła i tak już wypracujemy więcej, niż gdyby nie zrobiła nic i rewelacyjnie, że jest. Natomiast jeżeli my chcemy mieć taki wpływ na to, na przykład na gojenie się tkanek, no to ona musi zadziałać sama, tak? Okej. Okay. A jeśli chodzi o te przygotowanie do połogu, ale już nie od strony blizny, struktury, to takie 3 rzeczy nie jakby dotyczące technik fizjoterapeutycznych, które zalecasz tym swoim pacjentkom. Mhm. Powiedzmy, że to są takie zalecenia behawioralne. Może tak to ujmę. To, co lubię najbardziej. To, co się też wyróżnia, na przykład na moim tle choćby, ja myślę, że na tle innych osób dotyczących, pracujących w ogóle z tego typu tematem. Wiesz co, to ja je uczę świadomości swojego ciała, bo my chcemy na przykład w czasie porodu zachowywać się w jakiś sposób. Znaczy zachowywać, my chcemy ochronić krocze, chcemy postawić granice, tylko my tego nie robimy na co dzień. Więc to, co na przykład ja z nimi robię, czy o czym rozmawiam, to o tym, że one mają prawo do pewnych rzeczy. Że pokazuje im to, że nie ma znaczenia, jakie znaczenie ma to, czy krocze jest nacięte, czy nie, bo to jest kolejna rana. Ale to, co kobiety narzekają po porodzie, co je boli, to jest to, że ktoś to zrobił wbrew ich woli, że one nie potrafiły się ochronić, że były jakieś bezradne, albo że poród przebiegał wbrew ich oczekiwaniom. To, co ja im pokazuję, to jest to, że do porodu nie możesz mieć oczekiwań, że musisz się ich pozbyć się kontroli, tak? I to jest praca już z moim nastawieniem, z moimi przekonaniami, no i też ze świadomością ciała, bo my chcemy, to jest w ogóle absurd, w porodzie oczekuje się od kobiety, że ona wejdzie na tą porodówkę w obce miejsce najczęściej, tak? Obcy personel i ona będzie słuchać swojego ciała, tak? I podążać za intuicją. To jest nierealne, jeżeli ona tego nie robi na co dzień, tak? Czyli jeżeli ona nie wie, co ona lubi jeść, nie wie, jakie lubi pozycje, jaki lubi ruch, tak? No to ona nie pójdzie za tym ciałem w porodzie. I ja to, co uczę, to na przykład oddychania świadomego, skupiania uwagi na ciele, skaningu ciała, żeby one wiedziały, co czują, bo wtedy za tym mogą pójść dalej. Okej. Okay. No. Dobra. A no to się fajnie łączy, no bo tą intuicję trzeba ćwiczyć, podobnie jak mięsień, tak, żeby później wiedzieć, w którym kierunku podążać. No i też fajnie, bo zanim puściliśmy jakby kamerę, mówiłaś, że będziesz chciała wytłumaczyć, skąd moja osoba w tym szkoleniu. Bo zazwyczaj jest tak, że skoro uroginekologia czy te zagadnienia dotyczą kobiet,
to też kobiety są głównymi prowadzącymi i ty dalej nią jesteś, ale jest jakby gdzieś tam mój element. Jak wytłumaczysz tą sytuację? Skąd ja się wziąłem? Bo ty jesteś radykalnie różny ode mnie. Ty jesteś taki bardzo przyziemny, strukturalny, ruchowy, a ja uwielbiam emocje, psychosomatykę, ona mi po prostu wychodzi z każdej strony, choćbym nie chciała. I ja muszę się osadzać w takich realiach codzienności, a ty jesteś, masz zupełnie inne spojrzenie. Jak rozmawialiśmy o tym wsparciu, tak? No to dla ciebie wsparcie... Tak, bo rozmawialiśmy przed chwilką jeszcze o tym, że w tym okresie właśnie połóg, gdzie się dużo dzieje, jest dużo presji, dużo obowiązków nagłych, to ty zwracasz uwagę zupełnie na inne aspekty niż ja po prostu. Bo ty zwróciłeś uwagę na to, że ta kobieta nosi to dziecko, nie wiem, ileś tam godzin dziennie, bo są takie sytuacje. No tak, czyli mamy powiedzmy kolkę, trzeba to dziecko bujać w dziwnych pozycjach, to dziecko może nie jest ciężkie, ale buje sobie kogoś kilka godzin, być z tym kimś na rękach kilka godzin z dnia na dzień tak naprawdę, tak. To jest jeden do jednego praca na taśmie. Praca w jakiejś ostrej fabryce, tylko do tego możesz się przygotować, bo złożyłeś CV i tak dalej, a tutaj jakby ostro. Tak, i chodzi o to, że to ciało nie jest gotowe. Choćby nie wiadomo, co byśmy zrobili wcześniej, to i tak nie jesteśmy na to przygotowani fizycznie, nie jesteśmy w stanie, tak? I ty zacząłeś wtedy od ćwiczeń. Dokładnie, tak? Czyli jakby delikatne ćwiczenia oddechowe, ale nie dlatego delikatne... Dużo osób myśli, że delikatne, bo trzeba coś jakby rozluźnić, a ja mam na myśli to, by nauczyć te kobiety, że mięśnie, żeby miały dużą wytrzymałość, muszą być bardziej trenowane na niskiej intensywności, ale serie trwają dłużej. Dlatego element izometrii i oddechu jest dla mnie tak kluczowy, no bo tak naprawdę niezależnie czy kobieta ćwiczy, czy w ogóle nie ćwiczyła, no to bujając to dziecko kilka godzin, jedna i druga będzie miała problemy z bólami pleców, drętwienia do rąk. Tego nie ominie jakby żadna z kobiet, bo ćwiczenia fitness, crossfit, one mimo, że generują napięcie i później powodują, że kobiety są silniejsze, to nie przygotowują cię do tego tlenowego charakteru jakby pracy mięśniowej, czyli tego, żeby na przykład stać przez godzinę, trzymając coś lekkiego w dłoni i jednocześnie nie męczyć się, nie? Gdy u kogoś to jest zaburzone, to często zmienia pozycję. To jest właśnie taka pierwsza rzecz, którą ja zauważam. Tak, ale i tak lepiej, że one ćwiczą niż nie, niż, bo te osoby już mają... to w nawyku, że są w stanie pokonać swoje zmęczenie na przykład, nie? Tak, tak. I trochę inaczej do tego ruchu podchodzą i to się łatwiej buduje. Łatwiej im też ten ruch po prostu wdrążyć, bo już miałem z nim do czynienia. Można tu pominąć cały proces jakby budowania nawyku ruszania się, bo on jest. Trzeba się tylko skupić może na tym, by wytłumaczyć, że wiesz co, nie chodzi teraz o to, żebyś cisnęła, robiła, już pomijając fakt, te brzuszki, ale też... dużo kobiet zaczyna ćwiczyć gdzieś tam z jakimiś trenerami z internetu i nic się nie dzieje. Jakby jest okej, ale dużo naprawdę przychodzi takich, które mówią, że dołożyły sobie problemu tak naprawdę, bo zamiast wrócić szybciej, to gdzieś zaczęły się przy okazji problemy nie tylko z bólami pleców, szyi czy drętwień, ale na przykład problemy z trzymaniem moczu, czyli już rzeczy zdecydowanie bardziej takie tematy tabu, takie wstydliwe, którymi ciężko się jakby pochwalić, czy nawet wyżalić komuś, a później znaleźć kogoś, kto mógłby nam ten problem naprawić. Bo tak jak możemy mówić o rwie kulszowej, że tu rozciągnij, tam sobie poćwicz, no to temat później nietrzymania moczu to jest właśnie kwestia zmiany charakteru tego bodźca, charakteru ćwiczeń i nawyki. Nawyki mentalne i nawyki takie... typowo techniczne, jak powinniśmy dźwigać w tym połogu i to też jakby od ciebie pierwszej usłyszałem, jakie ma duże znaczenie, bo choćby zwracasz uwagę na to, by miskę później z praniem dźwigać przy ciele, że to ma znaczenie, czy to jak zrzucać część obowiązków na partnera, bo po to on jest, dziecko jest wspólne. Zdecydowanie, ale na przykład ja chciałam, żebyś ty był w tym kursie, bo ty i zupełnie inaczej podchodzisz do tego ruchu. Że ty go widzisz, inaczej go czujesz, inaczej czytasz te osoby, tak? My na inne rzeczy zwracamy uwagę. I na przykład ty wiesz, jak uruchomić inne obszary ciała, żeby zadziałało ci to, co chcemy. Nie, że tobie to przychodzi z łatwością. Więc to na przykład to ja chciałam ciebie mieć tutaj po to, nie? Żeby to z jednej strony było takie bardzo racjonalne, osadzone na ćwiczeniach, na strukturze, bo to jest potrzebne, bo jak pracujemy ze strukturą, każdy temat, z którym pracujemy, on się pokaże nam i w strukturze ciała, czyli na przykład to brak wsparcia, tak? Że mamy...
powiedzmy osłabiony core, tak? Nie czujemy się wspierane, on nam się pokaże w relacji z partnerem, pokaże nam się właśnie w strukturze, tak? Ale jednocześnie pracując przez strukturę, my też wpływamy na to, co się dzieje w otoczeniu, tak? Czyli tu mamy wpływ na swoje ciało, na siebie, no prawda jest taka, że na kogo masz wpływ w życiu? No w pierwszej kolejności na nasze ciało i siebie samego. Tylko na siebie masz, nie masz wpływu na inne osoby, tak? Mamy wpływ tylko na siebie, na swoje myślenie, na swoje decyzje, tak? Więc zajęcie się sobą, budowanie tutaj swojej stabilności, zbudowanie brzucha, daje nam poczucie w ogóle też stabilności w życiu i pewności siebie, tak? I to widać w sylwetkach. No czyli łatwiej budować pewność siebie taką mentalną, kiedy mamy nawet nieużyte, wydolny brzuch. Nie mówię dokładnie tutaj specjalnie silny, bo silny on może być, ale może być dalej niewydolny. Tak, bo okay, to jest akceptacja siebie. Zobacz, jak nie akceptujesz swojego brzucha, no to nie akceptujesz siebie. Zobacz, jakże jak mówisz ja, to pokazujesz na ja, na siebie, na brzuch, nie? To jest, tam jest moje ja. Tam jest też środek ciężkości, powiedzmy. Tak, to jest dokładnie. I jeżeli nie akceptujesz brzucha, to nie akceptujesz siebie. Jak nie akceptujesz siebie, to masz problem z całym światem, tak? Więc od czego trzeba zacząć? Od zwrócenia uwagi na siebie i zajęcia się sobą. A co jest najtrudniej zrobić z kobietą w połogu? Namówić ją, żeby zajęła się sobą. Żeby znalazła czas dla siebie i później się znowu okazuje, że wracamy do tego momentu, kiedy one trafiają do nas i to jest ta godzina, gdzie faktycznie to one są w centrum uwagi. Co powoduje, że też łatwiej im później wrócić znowu do społeczeństwa, bo są częściowo z niego wykluczone w momencie. Wykluczone. Wykluczają się, wykluczone. Znaczy, wykluczone albo tak, wykluczają się? Często mówią, że są w więzieniu. Tak, czyli to brzmi jak wykluczenie. Nawet tutaj moja mama, pamiętam, że ja mam jeszcze dwóch braci, więc po urodzeniu trzeciego dziecka nie rozumiałem tego, jak bardzo chciała wrócić do pracy, bo mówię, kurde, no przecież jakby męczące jest wychowywanie dziecka, a ona jeszcze chce do pracy pracować, jakby, czyli bardziej się męczyć, a tu chodziło o tą kwestię, że chciała po prostu do ludzi. Wyjść do ludzi, porozmawiać z dorosłym człowiekiem, tak? No, i być w swoich ramach, wypić herbatę, kawę, ciepłą zjeść śniadanie i nie myśleć, nie mieć, wiesz, oczu dookoła głowy przez 100% swojego czasu, nie? Okej. Okay. Kiedy ja na przykład myślę, czy patrzę na oddech, to myślę bardziej przez pryzmat tego, jak wiele się tam rusza, a jak mało my dostrzegamy, że się rusza. Czyli w momencie, kiedy robię wdech, ta przepona się kurczy, schodzi w dół, dno miednicy schodzi sobie w dół, żebra rotują się zewnętrznie, na wydechu ponownie się schodzą, robią rotację wewnętrzną, przepona się rozluźnia, ale idzie do góry, dno skurcza się i idzie do góry, więc widzimy, że rusza się właściwie cały tors, a więc oddech ma wpływ na kończyny górne, na kończyny dolne, więc to nam może z perspektywy oddechu od razu podpowiadać, że te problemy związane z miednicą, bólami pleców w obszarze, w okresie połogu, czy nawet z tą problemy z rozejściem kresy, mogą mieć swoją przyczynę czy komponentę w ogóle nie w tym miejscu. Powiedz mi, które twoim zdaniem takie 3-4 miejsca najczęściej widzisz, że są dysfunkcyjne, a wcale nie są to miejsca bliskie jakby tym narządom. No bo można powiedzieć, że cesarka blisko leży, daleko nie trzeba szukać, tak? Ale wiele osób, wiemy, że pracujący w uroginekologii poza ten rejon w ogóle często nie wychodzi. A jednak warto opuścić tą strefę, bo okaże się, że znowu problem nam pójdzie do przodu w kontekście tego, że po prostu szybciej uda nam się z nim walczyć, pokonać go. Wiesz co, to przede wszystkim klatka piersiowa, tak? Ja najczęściej zaczynam od sprawdzania różnych rzeczy klatka piersiowa, no bo oddech, zaczynamy życie od oddechu. Okay. Tak, wszędzie jest ten oddech, oddech nas osadza w teraźniejszości, więc dla mnie oddech jest podstawą i patrzę, jak on mi wpływa na dno miednicy, jak mi wpływa na pracę brzucha. I to jest mocno powiązane, bo jak tu się zgarbisz, coś ci się tam pospina, tak? No to automatycznie ten brzuch gorzej pracuje i na wdechu, okay, i tu po prostu idzie ten cały, to wszystko jest zaburzone, więc to jest oddech. Kolejna rzecz, no to ponownie stopy, bo to jest mój kontakt z podłożem. Jak ja stoję, jaką ja mam bazę, jak ja jestem osadzona, to powoduje, jak działa moje ciało, no biomechanika, tak? I tu no, każdy kiedyś na czymś stanął, skręcił kostkę, dużo mamy w tych stopach do przepracowania. Żuchwa, no i miednica, mimo wszystko ta miednica, bo tutaj są te blizny, są te urazy, upadki na tyłek, ona po prostu gromadzi strasznie dużo informacji. Natomiast jeżeli dochodzi na przykład do cięcia cesarskiego, no to pytanie dlaczego? Tak? Dlaczego na przykład nie było postępu porodu? Czy tam już było wcześniej to napięcie? Okay. Czy był lęk przed porodem? Lęk przed porodem też z czegoś wynika. Większość kobiet doskonale wie, kiedy jest zamknięta, kiedy jest za ciasna i one się boją tego porodu. Okej, okay, w ten sposób.
Tak, że to nie jest, no te cięcia, że czasami pójście na łatwiznę, to nie jest na łatwiznę, tak? A zresztą kobieta ma prawo zdecydować o sobie. To jest jej ciało. Ja wiem, że to jest trudne, bo mamy też drugiego człowieka, ale zapominamy o tym, że ona jest też ważna i ta matka i tak myśli zawsze podświadomie, co jest dobre dla niej i dla dziecka, tak? Więc trochę czasami nam społecznie brakuje zaufania do tych kobiet, nie? Mówiąc o tym kontakcie jakby stóp z ciałem, ty rozpatrujesz je też mocno jakby dodatkowo w kontekście psychosomatycznym. Ja też te ćwiczenia, które w naszym szkoleniu zawrzemy, każdy z nich będzie opierał się na tym, że niezależnie czy jesteśmy w pozycji leżenia na plecach, bokiem czy w klęku, a później w staniu, nogi zawsze będą dotykać ziemi. Dla mnie na przykład bardzo... Dużym błędem świata fitness jest to, że często pośladek ćwiczy się machając nogą w powietrzu, bo on ma aktywować się wtedy, kiedy to stopa dotyka ziemi. To jest jego naturalna praca, więc w pracy z oddechem i dodanie izometrii i aktywacji pracy kulszowo-goleniowej tej partii, która jest... mocno się na niej orientuje u tych kobiet. Wykonuje to choćby poprzez bicie pięt w krzesło, w ziemię, żeby one poczuły, że ta partia kulszowo-goleniowa jest. Więc też nie będziemy tam pracować na zasadzie machania w otwartym łańcuchu, bo ta kończyna tak nie pracuje na co dzień, nie? Więc znowu jakby to się nam splata. A zobacz z porodem, w jakich pozycjach często rodzą kobiety. My walczymy o to, żeby rodzić w pozycji wertykalnej, czyli odwróconej i mieć stopy na ziemi. Często jak już leżysz na tych plecach i tak ktoś ci podeprze tą stopę, da biodro, ale często na żuczka, nie? Więc w ogóle nawet psychosomatycznie, no połóż się i spróbuj cokolwiek zrobić w tej pozycji. No i właśnie, to jest dokładnie to, o czym mówisz, że te stopy na ziemię, nie? Mówiliśmy o tematach cesarskiego cięcia, że tą bliznę warto opracować, ale też w szkoleniu pojawią się bardziej techniki wisceralne, które twoim zdaniem takie miejsca trzeba opracować, właściwie takie must have, które właściwie opracowujesz powiedzmy u 9 na 10 kobiet. Są takie miejsca w obszarze całej jamy brzucha? Są. No to pęcherz, ale przede wszystkim ili to cienkie, ili to grube, no bo macica, która rośnie, ona je mocno spycha na zewnątrz. Pokażesz, które są to, jakie punkty? Tutaj. No, cały tam jakby ta góra brzucha, zastawka krętniczo-kątnicza, to jest standard, że po prostu kłucia, mamy dolna często, prawa tak, część. Tak. I to takie charakterystyczne jest to, że mamy mają na przykład kłucia w brzuchu, nie wiadomo skąd, że niby po cesarce, że coś tam, do tego gazy, no i zazwyczaj po zmobilizowaniu tej zastawki bardzo dużo się wycisza, tak? No i więzadła macicy, no plus generalnie macica, kość krzyżowa, żeby to ustawić tak jak... zneutralizować, powiedzmy. Nie? Jakieś zalecenia żywieniowe też nimi rzucasz? Nie mówię, że też nie jestem fanem, żeby tu rozpisywać jakieś diety, bo to jest absurdalne w tym okresie, ale co powinno się przypilnować? Znowu takie... Sen, okej. Wiesz dlaczego? Bo jak nie prześpisz nocy, będziesz siedział z telefonem, to pierwsze co na co się rzucisz, to słone przekąski. Więc jeżeli chcemy ogarnąć żywienie u mamy, no to musimy zadbać o sen. Natomiast... A często ciężko się wyspać w nocy, no bo dziecko wtedy tak, nie śpi. Tak, a co jak karmisz? To siedzisz w telefonie, no przecież coś będziesz robić, nie? Na przykład. Ale z prostych rzeczy, że jeżeli masz do wyboru dwie przekąski, kanapkę na przykład i ciastko, to bierzesz to, co cię odżywia. I tyle. Nie musisz tam kombinować, wymyślać, tylko po najmniejszej linii oporu, ale to, co w tym momencie będzie dla mnie trochę lepszym wyborem. Dobra, no to myślę, że trochę sobie powiedzieliśmy o tym, o koncepcji naszego szkolenia. Omówiliśmy samą kwestię mojej roli, nieskromnej, kwestii oddechu, mojego spojrzenia na ćwiczenia, ale też twojego spojrzenia na tą kwestię somatyzacji emocji w ciele. To ja bym chciała też dodać, czemu jest tyle emocji, znaczy aż tyle emocji nie ma, bo emocje one w połogu ci się wyleją. I są terapeuci, którzy tego nie doświadczają, natomiast ja zawsze miałam to, że mi pacjentki płakały, opowiadały o różnych rzeczach, więc nauczyłam się sobie z tym radzić, znalazłam techniki, które mi się sprawdzają i nie chodzi o to, żebyśmy my wchodzili w tematy i robili terapię, pracowali tam, szukali tych emocji, tylko żebyśmy mieli narzędzia, żeby sobie poradzić, jak nam to się już wyleje. No dokładnie, tym bardziej, że część osób, znowu moje najbliższe środowisko, jak to jest, że dajmy na to jedna moja ciocia po urodzeniu pierwszego dziecka już mówiła, kurczę, kiedy będzie kolejne, a druga miała na tyle ciężki poród, że się mocno zablokowała i mówi, że
aktualnie w ogóle o tym nie ma tematu, nie ma mowy. I myślę, że tu duży udział w tym miał właśnie okoliczności samego porodu, tak, nie? I dotkniesz blizny, dotkniesz brzucha, czegokolwiek i ona ci zaczyna o tym opowiadać i płakać. I co wtedy, tak? Okej, dobra. Albo dorzucisz jej cierpienia, albo pozwolisz jej to uwolnić i pokażesz inną perspektywę na przykład, nie? W porządku. Tą perspektywę będziemy kontynuować na naszym module, na który was chętnie zapraszamy i obserwujcie sobie również inne materiały, które dla was przygotowaliśmy w związku właśnie z tym szkoleniem i będą one dostępne zarówno na YouTubie, jak i po prostu naszych social media, czego na pewno nie przegapicie.